Jestem pierwszy raz na auli i jest mi bardzo miło, że akurat 150 mi się trafiła. Jak tworzymy inteligentnego asystenta dla działu sprzedaży? Taki jest tytuł mojej prezentacji. I w tej prezentacji chcę Wam troszeczkę opowiedzieć o tym projekcie, nad którym pracujemy, ale też opowiedzieć o nim przez pryzmat doświadczeń związanych z interfejsami użytkownika, z interakcjami z chatbotami, z interfejsami konwersacyjnymi i tym, co udało nam się do tej pory zbudować. Jeżeli chodzi o mnie i moje doświadczenie, w branży działam już dość długo, od 2000 roku, czyli jestem taki jednym z tych dinozaurów, które zaczynały dość dawno temu. I w 2000 roku założyłem Empathy, to był taki software house, który powstał w Krakowie. Rozwijaliśmy go przez kilkanaście lat. Potem połączyliśmy się troszeczkę większą firmę, czyli w grupę Unity. Dwa lata temu ja z tej grupy odszedłem, a w zeszłym roku postanowiłem rozpocząć nowy projekt, czyli firmę 2040.io, w której próbujemy zastosować sztuczną inteligencję, uczenie maszynowe do rozwiązywania problemów biznesowych. No i tym pierwszym problemem biznesowym, z którym się postanowiliśmy zmierzyć, to jest wsparcie działu sprzedaży w działaniu właśnie za pomocą takiego inteligentnego asystenta. Skąd ta nazwa? Według przewidywań ekspertów w 2040 roku sztuczna inteligencja osiągnie poziom inteligencji ludzkiej, dlatego sobie wymyśliliśmy, że taka nazwa będzie całkiem fajna dla firmy, która się chce tym zajmować. W 2060 roku ta sztuczna inteligencja ma być jeszcze mądrzejsza niż ludzie. Natomiast ten temat sztucznej inteligencji tak naprawdę nie jest nowy, on zaczął się pojawiać już w latach 50., jak powstały pierwsze komputery. Wtedy był pierwszy boom związany ze sztuczną inteligencją, no bo skoro ludzie wynaleźli komputery, zaczęli je wykorzystywać, no to wyobrażali sobie, że już w kilka lat te komputery będą tak mądre, że będą w stanie nas zastąpić w wielu różnych czynnościach. No oczywiście się okazało, że jest to niemożliwe, stąd ten spadek zainteresowania był dość znaczny. Teraz mamy znowu duży wzrost, można powiedzieć, że mamy taki hype związany ze sztuczną inteligencją. Natomiast tak naprawdę w tym momencie ma to już troszeczkę więcej podstaw takich merytorycznych. Z czego to wynika? Po pierwsze, w zeszłym roku, tak naprawdę od 2015 roku postępuje taka demokratyzacja sztucznej inteligencji, tak sobie to nazywamy, czyli wielcy gracze udostępniają swoje platformy, swoje algorytmy, open source'ują je. Z jednej strony, żeby rekrutować sobie ludzi, którzy będą w stanie potem rozwiązywać różnego rodzaju problemy już w tych firmach. A z drugiej strony, między innymi dla takich graczy jak my, stają się dostępne rzeczy, które wcześniej trzeba było sobie samemu stworzyć, zatrudniając armię tysiąca ludzi. No i ta sztuczna inteligencja już w tym momencie, czyli te algorytmy uczenia maszynowego, zaczynają rozwiązywać coraz więcej takich realnych problemów. Takim fajnym case'em jest DeepMind, który pozwolił Google'owi obniżyć koszty energii, rachunków za energię elektryczną o 40%, dzięki temu, że dopasowali, że udało mu się dopasować parametry klimatyzacji w taki sposób, że działa ona w bardziej efektywny sposób. Czyli ten DeepMind, którego Google kupił, mogło się wydawać, że nie robią nic ciekawego, a tu nagle ogłosili coś takiego. No i kolejnym tematem jest temat zastępowania ludzi przez maszyny czy przez roboty. No już jakiegoś czasu maszyny mogą zastępować ludzi w tych takich najbardziej przewidywalnych fizycznych pracach. Natomiast znowu w związku z rozwojem algorytmów uczenia maszynowego coraz więcej zawodów może być zastępowane przez maszyny. Zawodów związanych ze zbieraniem i z przetwarzaniem danych, to będzie kolejny etap. No to, czego nie jesteśmy jeszcze w stanie zastąpić, to te prace takie bardziej kreatywne, czy takie prace, tak zwane nieprzewidywalne prace fizyczne, czyli na przykład posprzątanie pokoju w hotelu po gościu. Tak? To, co potrafi zrobić zwykła pani pokojowa, to żadna sztuczna inteligencja nie jest w stanie tego osiągnąć. No i coraz więcej zawodów jest zastępowanych przez sztuczną inteligencję, też w obszarze podejmowania decyzji. Tu taki news z ostatniego czasu. Jedna z japońskich firm ubezpieczeniowych zastąpiła
34 swoich pracowników algorytmem, tutaj akurat dostarczonym przez IBM Watson od stycznia. Oni stracili pracę i tak naprawdę te zmiany związane z zastępowaniem nas przez maszyny będą postępować. Że jak was troszeczkę interesuje więcej ten temat, nie będę o nim tutaj dłużej mówił, jest taka prezentacja na YouTubie, czy sztuczna inteligencja odbierze nam pracę, którą miałem przyjemność wygłosić na konferencji Havasa w zeszłym roku. Jak kogoś to ciekawi, to może sobie obejrzeć. Wracając do naszego projektu. W związku z tym, że te algorytmy uczenia maszynowego wchodzą pod strzechy, to wymyśliliśmy sobie coś takiego, że fajnie byłoby zrobić nowy rodzaj CRM-a, czyli uprościć CRM-a, wykorzystując i też w jakimś stopniu algorytm uczenia maszynowego, no ale robiąc tak naprawdę to po staremu, czyli stworzyć jakiś fajny nowy interfejs, dać nowe narzędzia, integrację, ułatwić wprowadzanie danych i gdzieś tam używać asystenta do segregowania niektórych akcji. No i jak zaczęliśmy projektować sobie tego CRM-a, to zaczęliśmy to robić w taki tradycyjny sposób, czyli narysowaliśmy mnóstwo makiet, okapów, rozmawialiśmy z użytkownikami po to, żeby stworzyć taką tradycyjną aplikację. Natomiast skończyliśmy na tym, że wywaliliśmy te założenia związane z tworzeniem kolejnego CRM-a, stworzeniem kolejnego lepszego interfejsu, lepszych narzędzi, dawania kolejnych narzędzi dla osób w działach sprzedaży i postawiliśmy na to, żeby stworzyć tylko tego asystenta, który będzie działał jako przeżyczysty sposób, będzie sugerował akcje ludziom w działach sprzedaży, wspierając ich w codziennej pracy, a nie dokładając im kolejne narzędzie, czyli kolejnego CRM-a, który tak naprawdę nic wielkiego nie będzie wnosił. Czyli z tego CRM-a przeszliśmy do tworzenia asystenta. No i ci asystenci, inteligentni asystenci, takie oprogramowanie, które jest przeźroczyste, działa sobie gdzieś tam w tle i może nam coś sugerować, może nas nawet zastępować, mogłoby się wydawać, że to jest to oprogramowanie w przyszłości. No i w zeszłym roku mieliśmy do czynienia z czymś takim, co ja sobie nazywam powrotem botów. Powrotem z tego względu, że w zeszłym roku tak naprawdę po raz pierwszy aplikacje do messagingu swoją popularnością przewyższyły sieci społecznościowe, czyli ludzie masowo używają tego typu aplikacji. Nie tylko w życiu prywatnym, ale też w biznesie, czyli przykład Slacka, który niejako przywrócił nam IRC-a dla biznesu w nowym interfejsie, też umożliwił podłączanie do tego różnego rodzaju botów. No i Facebook, który otworzył platformę Messengera do tworzenia botów i to spowodowało, że powstało ich naprawdę dziesiątki tysięcy, ponad 40 tysięcy botów na platformie Messengera. I cały ekosystem związany z tymi botami, z narzędziami do tworzenia botów, no jest tego bardzo dużo. Natomiast temat oczywiście nie jest nowy i tutaj chciałem wrócić do roku 2012 i przywołać case takiego wirtualnego asystenta ZUS-u. Czy kto z was pamięta ten case? Dużo osób, tak, no właśnie. Czyli to był bardzo popularny wirtualny asystent, którego ludzie zaczęli oczywiście trollować, pytając go o rzeczy, na które nie był w stanie odpowiedzieć. No i te screeny poszły do mediów, media zaczęły to wyśmiewać, no generalnie nic dobrego z tego tematu nie wyszło. Był to wirtualny asystent, który miał awatara tej pani, czyli użytkownikom niejako mógł dawać obietnicę, że można z nią rozmawiać na wszystkie tematy. Łącznie z tym, że ludzie próbowali ją rozbierać, pisać tam jakieś głupoty, no tak, tak to wyglądało. Dlatego też tworzenie aplikacji konwersacyjnych nie jest proste. I my trochę się z tym też zmierzyliśmy. Dlaczego? Po pierwsze dlatego, że w związku z tym boomem powstała taka moda na tworzenie aplikacji w oparciu o konwersacje w każdym ze scenariuszy. I tu jest taki scenariusz pizza bota, który umożliwia nam zamówienie pizzy przez czata. No i po prawej macie liczbę uderzeń w ekran, którą trzeba wykonać, żeby dojść do wyboru pizzy, którą chcemy. 73 kliknięcia w ekran.
A tutaj jest inny przykład, tutaj jest przykład, który też zaczyna się w konwersacji, ale potem przechodzi do bardziej takiej tradycyjnej aplikacji, w której możemy sobie normalnie po prostu tą pizzę wybrać, zobaczyć, jak ona wygląda i do momentu zamówienia łącznie z płatnością wystarcza nam 16 kliknięć, czyli 76 versus 16. W tym przypadku wiadomo, że lepiej jest 16, tutaj prościej, to uproszczenie dla użytkownika jest ważniejsze. Kolejny temat to są boty oparte o scenariusze i to z jednej strony jak one działają, a z drugiej strony w jaki sposób my chcielibyśmy, żeby one działały. Większość botów, nie wiem czy dobrze widać, wygląda w ten sposób, że po prostu odpytuje nas o kolejne czynności, na przykładzie zamówienia kawy, tak, czyli teraz mnie nie widać, ale widać ekran, może i dobrze. Pyta nas po prostu, tak? My zadajemy pytanie, czy mogę dostać kawę latte, z jakim mlekiem, z czym dodatkowo udało nam się zamówić. Ale prawda jest taka, że my chcielibyśmy zamawiać tą kawę w taki sposób, czyli po prostu napisać albo powiedzieć, że chcę latte tam z gałkami wanilii i z mlekiem sojowym, a taki bot powinien to zrozumieć. Kolejną rzeczą jest zmiana decyzji w trakcie działania, czyli jeżeli zmienimy swoją decyzję, będziemy chcieli jednak coś zmienić w tym, co wcześniej powiedzieliśmy, no to taki bot scenariuszowy tego nie zrozumie i każe nam zacząć to od początku. Dużo lepiej, gdyby to mogło działać właśnie w ten sposób, że zmiana zdania, obojętnie z jakiego elementu, o którym wcześniej mówiliśmy, spowoduje, że zostaniemy zrozumieni i będziemy mogli tak naprawdę zmienić tą decyzję. Większość botów niestety realizuje tą funkcjonalność, no i dlatego działają one dosyć średnio. No i właśnie to według mnie największym problemem właśnie z takimi aplikacjami konwersacyjnymi teraz są ludzie. I tutaj jako przykład Bartek Gola, który opublikował taki post na Facebooku też chyba wczoraj, a może przedwczoraj, pokazujący jego frustrację związane z asystentami głosowymi, które tak naprawdę nie są w stanie rozpoznać, co on do nich mówi, bo ma bardzo specyficzny akcent. No i tu od razu przyszedł mi na myśl taki filmik, który może znacie. Taki filmik, który być może znacie, który troszeczkę o tym opowiada. What's the buttons? Oh no, they installed voice recognition technology in this lift ahead of us. Voice recognition technology? In a lift? In Scotland? You ever tried voice recognition technology? No. They don't do Scottish accents. 11. Could you please repeat that? 11. 11. You need to try an American accent. 11. 11. Sounds Irish, not American. What, doesn't it? Where in America is that? Dublin? I'm sorry. Could you please repeat that? No tak, nie będziemy go całego oglądać. Kończy się tak. Hey, just wait for it to speak! You have not selected a floor. Ah, Bules, you coward! Scotland, you bastard! Scotland! 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 Freedom! To trochę pokazuje tą frustrację użytkowników, która może być związana z komunikacją z aplikacjami w interfejsie głosowym. Natomiast, żeby nie być takim pesymistycznym, to trzeba powiedzieć, że zmiany w tych technologiach postępują bardzo, bardzo szybko i postęp technologii związanej z rozpoznawaniem mowy jest bardzo, bardzo szybki i w tym albo w przyszłym roku prawdopodobnie uda się osiągnąć poziom taki rozpoznawania mowy, który będzie równy ludziom. Czyli nie jest to tak, że to, co mamy dzisiaj, będzie niemożliwe w przyszłości, a ten postęp jest naprawdę bardzo szybki. Jak sobie można z tym radzić już dzisiaj, tak? Czyli wykorzystując to, co mamy. Clicking versus free text, czyli jako alternatywę dla wpisywania przez użytkowników, dawania im możliwości wpisania czegokolwiek, możemy wykorzystać tak zwane interfejsy hybrydowe, czyli takie, które łączą elementy tradycyjnego interfejsu użytkownika w interfejsie czatowym. Czy to poprzez przyciski, czy to poprzez jakieś mini aplikacje, czy przez elementy graficzne.
Możemy prowadzić użytkownika, sugerując mu, co może wybrać albo co może zrobić dalej, troszeczkę ograniczając tą sztuczną inteligencję, którą obiecujemy, ale z drugiej strony polepszając user experience. No i Facebook też trochę poszedł tą drogą, to jest news sprzed kilku dni, mówiący o tym, że w nowej wersji platformy Messengera Facebook, znaczy tam jest dużo różnych innych rzeczy, ale tutaj dla nas jest interesująca ta, że Facebook w ogóle umożliwił wyłączenie tego okienka do wpisywania tekstu i oparcie całości konwersacji z botem tylko i wyłącznie o przyciski, czy jakieś elementy menu, czy elementy tradycyjnego GUI. Kolejna rzecz to jest push jest lepsze od pull, czyli zamiast czekać na to, aż użytkownik coś wpisze i zastanawiać się, co on miał na myśli, możemy takie boty, czy takie asystenci powinni działać w sposób bardziej proaktywny, czyli sugerować różnego rodzaju akcje w zależności od kontekstu tego, w jakim znajduje się dany użytkownik, miejsca i czasu. I kolejna ważna kwestia, czyli horizontal versus vertical. Jeżeli będziemy próbować tworzyć aplikację, czy bota, czy asystenta, który będzie asystentem horyzontalnym, czyli będzie tak zwanym asystentem wielodziedzinowym, próbującym rozwiązać różnego rodzaju problemy w różnych kontekstach, no prawdopodobnie nam się to nie uda. Pracuje nad tym Google, pracuje nad tym Microsoft, pracuje nad tym Amazon i Cortana, Google Assistant, czy Alexa, czy Siri, no, one cały czas jeszcze nie są na tyle dobre, żeby realizować tę funkcję. Także dla firm mniejszych niż Google, Microsoft czy Amazon, znacznie lepszą drogą jest pójście ścieżką wertykalną, czyli specjalizacja na jednej konkretnej dziedzinie i wyspecjalizowanie się w jednym konkretnym obszarze. Nie obiecywanie użytkownikowi, że rozwiążemy wszystkie jego problemy, tylko jeden konkretny w jednej dziedzinie. I kolejna rzecz, czyli kontekst. Większość chatbotów ma problem z trzymaniem kontekstu, a trzymanie kontekstu jest dla nas naturalne, jeżeli rozmawiamy z innym człowiekiem. I tak długo, jeżeli ten problem będzie istniał, będzie trudno stworzyć chatbota, który reaguje tak jak człowiek. A ten kontekst to nie tylko kontekst trzymania konwersacji. Cześć, Tomek. Kontekst trzymania konwersacji, ale też kontekst rozumiany jako informacja o stanie, w jakim znajduje się użytkownik, informacja o tym, kim jest dany użytkownik, czyli ten cały profil, którym najlepiej gdybyśmy znali, zanim jeszcze dojdzie do interakcji z takim botem, z tego względu, że jeżeli taki bot czy asystent, on musi cały czas o wszystko dopytywać użytkownika, no to również budzi jego frustrację, a nie polepsza jego user experience. Tutaj można sobie radzić w ten sposób, że w odpowiednich momentach możemy mikroankietować użytkowników, zadając im pojedyncze pytania, nie przeprowadzając przez całą ścieżkę, po to, żeby to było mało inwazyjne, a z drugiej strony, żeby dawało to użytkownikom obietnicę lepszego działania takiego narzędzia w przyszłości. No i my, jak zaczynaliśmy pracę nad naszym projektem inteligentnego asystenta jakiś rok temu, to chcieliśmy go zrobić szybko, więc wymyśliliśmy sobie, że skorzystamy z jednej z wielu takich platform do tworzenia botów, których zaczęło się pojawiać bardzo dużo. Natomiast zdecydowaliśmy się stworzyć własną platformę. Z tego względu, że te wszystkie platformy do tworzenia botów, albo ogromna większość, no wtedy jak robiliśmy research, to wszystkie, one się skupiają na tym, żeby dać nam interfejs konwersacyjny do rozumienia ludzkiej mowy, najczęściej bardzo kulawy, i interfejs do tworzenia takiego GUI konwersacyjnego. Natomiast to, na czym nam zależało, to, żeby sobie stworzyć platformę, która będzie w stanie zbierać dużo informacji o użytkownikach w sposób przejrzysty, w miarę tego, jak oni używają systemu, i na podstawie tych informacji przetwarzać je, żeby dowiedzieć się, kim jest dany użytkownik i móc mu podpowiadać. I takich platform, nie znaleźliśmy, dlatego zdecydowaliśmy się napisać własną i na bazie tej platformy właśnie powstał nasz inteligentny asystent. Powstaje. Działa on w ten sposób, że jest to proces w telefonie, który łączy się do naszych danych, do telefonu, do kalendarza, do maila, zbiera te dane i te dane następnie są przetwarzane.
Wykorzystujemy interfejs konwersacyjny, ale nie wykorzystujemy go po to, żeby dawać użytkownikom możliwość zapytania tego asystenta o różnego rodzaju akcje, tylko postawiliśmy na komunikację pushową, czyli to my inicjujemy komunikację z użytkownikiem. Jeżeli coś ciekawego nam, czegoś ciekawego się dowiemy i potem przeprowadzamy go przez taki już troszeczkę uproszczony scenariusz po to, żeby to było łatwe i przyjemne dla użytkownika, żeby nie budziło tej frustracji. Czyli tak podsumowując to, o czym dzisiaj mówiłem, jeżeli tworzymy takie rozwiązanie, które udaje człowieka, no to użytkownicy będą spodziewać się, że on w 100% będzie zachowywał się jak człowiek, a nie jest to jeszcze możliwe. Rozwiązaniem na to jest właśnie specjalizacja, czyli sfokusowanie się na jednej konkretnej dziedzinie, na jakimś use case'ie, no ale też dobry onboarding, czyli wprowadzenie użytkownika w działanie takiego bota, powiedzenie już na samym początku, czego on może się spodziewać, pokazanie mu przykładów komend, żeby nie było tak, że przedstawiamy się jako inteligentny asystent i prosimy użytkownika, żeby nas o coś zapytał. Tak? Jeżeli on nas ma o coś zapytać, to będzie myślał o co i tak naprawdę nic dobrego z tego nie wyjdzie. Natomiast w przyszłości wydaje mi się, że zmierzamy w takim kierunku, że te platformy typu Messenger, Echo czy Assistant staną się nowymi platformami do tworzenia aplikacji, czyli te boty, które będą się rozwijać, będą nowymi aplikacjami, które będą funkcjonować w obszarze takich platform messengerowych. Oczywiście nie trzeba będzie ich instalować, bo będą działać na bazie takiej platformy. Coraz więcej naturalnych interfejsów użytkownika, czyli trochę tych takich prześmiewczych przykładów, które wam pokazałem, no to jest stan na dzisiaj, ale tak jak wam mówiłem, to postępuje bardzo, bardzo szybko i już za rok, a może nawet za kilka miesięcy cała ta prezentacja się może okazać nieaktualna i będę musiał zrobić nową. Kierunek, do którego dążymy, to jest tak zwany ambient software, czyli oprogramowanie, które jest niewidoczne, a my z nim będziemy komunikować się za pomocą naszego naturalnego interfejsu, czy to mowy, czy to gestów. Dziękuję bardzo. Jeżeli ktoś ma jakieś pytania, to jeżeli będę umiał odpowiedzieć, to odpowiem, a jeżeli nie, to poproszę o maila.